Cześć, z tej strony Anton. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gameplaya do gry Simulator Farmy 2016. W poprzednim odcinku mogliśmy podziwiać heroiczny wyczyn Gienka, który obsadził 3 hektary sadu w mniej niż 4 godziny, a w dzisiejszym odcinku będziemy opryskiwać nasze pola, a przynajmniej będziemy próbować opryskiwać nasze pola. To opryskiwanie zrobimy sobie w formie testu. W szranki stają 4 opryskiwacze i Air Force One gdzieś tutaj sobie lata, ponieważ w tej grze mamy możliwość opryskiwania naszych pól za pomocą samolotu, tak? Dlaczego zdecydowałem się na taką formę? Ponieważ moim zdaniem wszystkie te 4 opryskiwacze mają jakiś feler. Zaczniemy od prawej strony, podejdziemy sobie do tego opryskiwacza, podbiegniemy w zasadzie. Wszystkie, jeszcze jedna taka uwaga, wszystkie te opryskiwacze ustawiłem w taki sposób, że w momencie kiedy rozłożę lance, one będą się stykały ze sobą, czyli na samym końcu tego testu po jednym przejeździe powinniśmy mieć opryskane te pole równomiernie na całej powierzchni, tak? Jeszcze sobie sprawdzimy, że to pole już jest zachwaszczone w 17%. Jest już połowa maja. Tutaj widzimy już, to jest bodajże łubin, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Obsiane, ale czym? Czym to jest obsiane? Jest włóbinem obsiane, tak? Tak więc zaczynamy od prezentacji uczestników testu i zaczynam tłumaczyć, jakie są felery. Może akurat w tym przypadku to od razu wyjdzie już na samym początku, przed rozpoczęciem opryskiwania. Czyli tak, traktor Alta, z tej strony, może zacznijmy od jednak od tyłu. Tutaj jest opryskiwacz Xenatica o pojemności 1050 litrów, a z tej strony jest dodatkowy zbiornik Xenatici o pojemności 1000 litrów. Co w tym zestawie jest złego? Ten zbiornik. On po prostu nie działa. On jest tylko tutaj jako atrapa. Próbowałem go napełnić na wszystkie możliwe sposoby. Odłączałem ten tutaj opryskiwacz, podjeżdżałem tylko z tym zbiornikiem, próbowałem go napełnić. Nic nie można po prostu napełnić tego. A jeszcze jedną rzecz, taką uwagę. Opryski kupuje się tutaj w sklepie rolniczym. Wejdziemy sobie do niego, czy się uda wejść? Tak, tutaj wróżne i tutaj herbicydy. Cena 100 litrów to jest 28 euro. Ta cena będzie nam potrzebna w drugiej części testu, ale to dopiero później. A jeszcze dodatkowa taka informacja. Wszystkie opryskiwacze się napełnia w tym składzie, gdzie są sadzonki. Wczoraj na przykład, gdzie by można było załadować sobie sadzonki do sadzarki, gdzie jest nawóz. Tam się znajdują środki ochrony roślin. Dzisiaj opryskujemy herbicydami na zachwaszczenie. Jak już wcześniej mówiłem, te pole jest w 17% już zachwaszczone, tak? Czyli wracamy z powrotem do tego testu. Sorry za tą uwagę w środku. Ten zestaw mam już przedstawiony. To jest już atrapa, jest podłączona, no po prostu jest podłączona, fajnie to wygląda ten traktor, jak tu ma taką, taką atrapę, tak, taki pojemnik. Wejdziemy sobie do środka, cyk, rozłożymy sobie lance, przyciskiem G. Wejdziemy sobie z kabiny, zobaczymy jak to wygląda. Chodź. Ok, jak możecie zauważyć, ja rozłożyłem, ja ustawiłem te traktory, aby te lance zaczynały się, stykały się, tak? Czyli ta lanca się zaczyna od prawej, od lewej strony pola, od lewej krawędzi jak gdyby pola do tej części, ponieważ
ponieważ z drugiej strony jest drugi zestaw i jeżeli rozłożę lance w tym drugim zestawie, to ta lanca się zetknie z tą lancą, a przynajmniej będzie bardzo blisko, ok? Czyli ten zestaw jest gotowy do pracy. A jeszcze raz wejdziemy, zobaczycie, że jest tu tylko w statach, widzicie na samym dole obecnie 1050 litrów herbicydów, pojemność 1050, czyli taka pojemność, jaką ma ten z tyłu opryskiwacz Xenatica. Ta TC nie działa, nie wiem, być może to jest tylko u mnie w grze. Jeżeli macie inne doświadczenie, proszę zostawcie komentarze, tak? Przechodzimy do drugiego zestawu. Tutaj jest podłączony, tu jest blender, a do niego jest podłączona Xena. Xena, jak ona tu się nazywa? Nie ma tej nazwy, ale z tego, co mi się wydaje, to jest to Xena U3000SPR. Skrót SPR bardzo dobrze mi się kojarzy. SPR to inaczej Szkoła Podchorążych Rezerwy. Pozdrawiam wszystkich absolwentów Centrum Szkolenia Radioelektronicznego w Jeleniej Górze. Ok, ale jeszcze kilka szczegółów dotyczących tego opryskiwacza. Jak sama może nazwa mówi, U3000 pojemność tego zbiornika to jest 3000 litrów, czyli 3 razy więcej niż ten zestaw. Wejdziemy sobie do środka. Rozłożymy go. Proszę zobaczcie, w lewym dolnym rogu obecnie 3000. Pojemność całkowita 3000. Rozkłada się ta Xena. Idziemy sobie na zewnątrz. Ona się rozłoży sama już. O, już się rozłożyła. Opadła, zobaczcie, praktycznie one się stykają. Dzięki temu po przyjeździe w tamtą stronę będziemy mieli opryskane jednorodnie cała powierzchnia tego pola. W tym troszeczkę czas za szybko leci, muszę sobie to zmniejszyć. Tak, no zdecydowanie dopiero teraz zauważyłem. Dobra, wyjdziemy sobie. Czyli tak, o, trochę ciemniej jest. Nie wiem, być może nawet będzie lepiej widać kontrast oprysków, tak? Że przejdziemy sobie do następnego przedstawiciela. To jest opryskiwacz samojezdny. Nazywa się bodajże Freuta Falcon. Tutaj jest to gdzieś napisane, tak? Freuta Falcon. Ładnie się prezentuje, to trzeba przyznać. Może nie w tym ciemnym teraz. W tej ściemnej scenerii, ale tak naprawdę fajnie wygląda. Pojemność zbiornika 4000 litrów. Wejdziemy sobie do środka. Sorry. W prawym dolnym rogu, sorry, w lewym dolnym rogu 4000. Rozkładamy. Wejdziemy sobie na zewnątrz. Poczekamy, aż się rozłoży do samego końca. No tu jest troszeczkę taka przerwa mała, ale to może jest troszeczkę tak z perspektywy. Nie, jest mała przerwa, to rzeczywiście trzeba przyznać, że jest. Nie udało mi się po prostu dobrze tego zrobić. Wydawało mi się wcześniej, jak ustawiałem, że jest w porządku. No dobrze, 4000 litrów. Opryskiwacz samojezdny, tak więc fajna sprawa, ładnie się prezentuje. No, to jest najdroższa z tych wszystkich maszyn, 110 tysięcy ponad, 110 tysięcy euro. W porównaniu z tamtym, o, na samym początku, to jest bodajże 5 razy więcej. No i przechodzimy do ostatniego przedstawiciela opryskiwaczy w tej grze. Jest to opryskiwacz Freuta Heron 9600, pojemność 6200 litrów, czyli największa pojemność ze wszystkich prezentowanych opryskiwaczy. Wejdziemy sobie do środka, proszę zobaczcie. Obecnie jest tylko 3950 litrów. No tyle jest akurat obecnie, ale pojemność całkowita po prawej stronie troszeczkę to
to jest 6200. Rozłożymy sobie go. I wyjdziemy sobie z kabiny. Się tutaj będzie rozkładał. I jeszcze jedną część. I praktycznie też jest mała przerwa, ale no. Nie jest aż taka duża. Tutaj jedynie co mnie troszeczkę niepokoi, że między tym opryskiwaczem samojezdnym, a tym SPR-em, że się tak wyrażę, to jest jakaś tam mała różnica, ale nie jest aż taka duża. No dobrze. Wszystkie maszyny są przygotowane do pracy, wszystkie mają herbicydy w środku, tamta ma 4000, około 4000, ale nie potrzebujemy aż tylu, aby przejechać to w jedną stronę, a więc wystarczy tam nie wiem ile tego, ale na pewno nie 4000. A więc sobie wsiadamy do Alty. Idziemy sobie i co? Idziemy sobie do krawędzi pola. A jak jeszcze możecie tu zauważyć, nie ma jeszcze ścieżek technologicznych tutaj, ponieważ te pole było nawożone, były one nawożone, ale nawoził to samolot. Niektóre pola nawoziłem ja, niektóre to zrobił samolot w poprzednich odcinkach. Dobrze, zaczynamy. Wszystkie te opryskiwacze będą jechały na tempomacie pierwszym. Czyli włączamy opryskiwacz T i jedyneczka i jedziemy sobie. Fajna animacja opryskiwania, to bardzo mi się podoba. Spokojnie sobie powoli pojedziemy, 10 na godzinę. Że zatrzymamy się i wyłączymy opryskiwacz na chwilkę. Fajna ta animacja na zakończenie opryskiwania. To widać tutaj, no jest troszeczkę ciemno teraz, ale jednak można zobaczyć, ja sobie wyjdę jeszcze z traktora. Można zobaczyć, że jest różnica, tak? O, fajnie te ścieżki technologiczne wyglądają. Że tutaj, no troszeczkę kurczę, w złej porze, to jest za ciemno. Chyba wiecie co? Przeskoczymy do następnego dnia, bo wydaje mi się, że po prostu to będzie lepiej, jeżeli przeskoczymy sobie do następnego dnia. W świetle takim dziennym będzie to lepiej wyglądało. No nie wiem, czy to lepiej wygląda, no chyba troszeczkę lepiej. Tutaj widać, tu jest opryskane, a tu jeszcze nie. Wejdziemy sobie do traktora, może z traktora będzie to lepiej ten kontrast było, będzie widać. Okej. Spójrzmy do tyłu, no z perspektywy to widać dosyć wyraźnie, że jest opryskane coś. O, widać. Cała szerokość, nawet troszeczkę więcej, poza tą szerokość, poza tą lancę jest pokryte. Zobaczcie tutaj z tej strony, tu jest no, troszeczkę ponad pokryte, czyli w porządku. Dobra, włączamy jedynkę, tempomat i kończymy przejazd. Tutaj słoneczko się podnosi. Dzień następny, 17 maja. Troszeczkę krótsze, jak gdyby odbiłem w prawo. Nie jestem pewien, czy do tej krawędzi pola będzie opryskane. Dobrze, dojechaliśmy do końca, wyłączymy opryskiwacz. 736, czyli około 300 litrów na ten kawałek. Teraz sobie jeszcze włączymy start, to będzie ważne. A nie włączymy, ponieważ nie jestem na dole, cofnę tak do krawędzi pola, że ok, 14%, czyli sobie zapiszmy 14%, 300 litrów, to było 300 litrów Alta, tak? Czyli tika. Ja to sobie zapisałem na kartę, żeby... Ok, czyli no generalnie zrobił swoją robotę. No nie ma zbyt dużej tej szerokości, ale swoją robotę zrobił. Dobrze, wyjdziemy z traktora. Przeskoczymy sobie do następnego traktora. To jest chyba tutaj blender podłączony. Tak, blender.
Blender jest gotowy do akcji. Pojemność 3000. Włączamy jedyneczka i jedziemy spokojnie. O, tutaj się widzicie, że one się trochę pokrywają tutaj. O, dobra, teraz w tym momencie. W tym momencie powinno być. O, tak jak teraz jedziemy. Wydaje mi się, że te lance dochodzą do krawędzi tego odpysku, który był wykonany wcześniej. Troszeczkę to trzeba na oko robić. Nie, z kabiny chyba by to było lepiej. No nie wiem. Nie, dojedziemy do końca. Wyłączymy opryskiwanie. Było, no tutaj o wiele mniej. 250 litrów. 250 litrów. Ale... Trzeba jeszcze trochę cofnąć. 30%, czyli 16%, tak? Nie. No 16%, czyli około 250 litrów, 16% pokrycia, idzie to na Xenę 3000, ucz SPR, tak, mój SPR ulubiony, bardzo miła wspomnienia zwoja. Jedna uwaga, już możecie zobaczyć, nie pokryte, te lance są o wiele szersze od tego tutaj opryskiwacza, ale nie pokrywają opryskiem do samego końca tej lancy, czyli cała szerokość lancy nie jest wykorzystana. Dlatego mimo tego, że te lance są o wiele szersze niż tamte i tamtego opryskiwacza, to ta powierzchnia opryskana jest tylko 2% większa. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że po prostu ja tam troszeczkę więcej manewrowałem na tej ścieżce, zobaczcie, i być może to dlatego są te 2% troszeczkę więcej, tak? Wyłączymy go, przejdziemy do następnego, a będzie nim ten opryskiwacz samojezdny, który ładnie się prezentuje, no ale generalnie to chyba tyle tylko. Się ładnie prezentuje. Tutaj zobaczcie w środku, jak to wygląda. W sumie elegancko. Chętnie bym sobie pojeździł takim opryskiwaczem samojezdnym. Dobrze widoczna z tej kamery, z tej kabiny jest dobra widoczność. Ma się taki, jakby to powiedzieć, wysoko się siedzi, tak więc to dobrze widać, co się pod tobą dzieje, tak? Jeżeli się opryskuje, tak? No dobrze. To by było tyle zachwytów. Tu była taka przerwa, z tego co pamiętam, między tym a tym opryskiwaczami, tymi dwoma. Trzeba też wziąć pod uwagę. Dojedziemy sobie do krawędzi. Włączymy sobie opryskiwacz. Wyłączmy, bo on już tu opryska trochę, ile tam, 50 litrów, pamiętać, to trzeba sobie objąć później 50 litrów, bo tu zrobiłem sobie skupę. Tak, czyli minus 50, a ja sobie po prostu chcę zmienić kamerę, w tym sensie, żeby było. Dobra, jedynka, jedziemy. Tu jakiś ptaszek nam uciekł. Ładnie to wygląda się, rzeczywiście ta animacja jest fajna. Nie wiem dlaczego, czy jest taka możliwość, ale powinny to być lance opuszczone troszkę. Zwłaszcza jeżeli się opryskuje na takie malutkie roślinki. Nie wiem, tutaj mam po lewej stronie, zobaczcie, mam zdublowany jak gdyby oprysk, ten T literkę. Zobaczcie, tu się te lance nakryją. O, ja tu zjechałem tak po żonie na samym końcu. Sorry. Dobra, wyłączmy to. Ile? 3390, czyli 600, około 600 litrów, tak? Minus 500, minus 50, czyli 550 litrów tak naprawdę. A, jeszcze sobie wycofajmy troszeczkę.
etapy, tak. Jest 45. Przy tym miałem 30, czyli 15%. To jest Freuta Falcon. Zobaczcie, jakie ono ma szerokie lance, tak? Można porównywać go z tym. Z tym SPR-em. Też nie pokrywa na całej szerokości lance. Ma szerokie lance, ma długie, już się wyrażę, te lance są długie. A mimo tego wykorzystuje, nie wiem, może z połowę. Jeżeli tutaj dobrze zobaczycie, to jest taka dosyć duża przerwa między jednym a drugim opryskiem, tak? Czyli ten sam problem, jaki był u tego SPR-a, przy czym no, o wiele więcej zużył tych środków do opryskiwania, tak? Tych herbicydów. Dobrze, wyłączę sobie ten opryskiwacz samojezdny i przejdziemy do ostatniego uczestnika naszego testu, tak? Landini jest podłączony do tego największego opryskiwacza pod względem pojemności. To jest Heron 960, 6000 litrów, ale proszę zobaczyć, taka jest nominalna pojemność, ale proszę zobaczyć, jest 3950, czyli około 3950, zobaczymy, jak to będzie na samym końcu. Czyli dojadę sobie do krawędzi pola. Okay. Włączymy sobie opryskiwacz, jedynka i pojechaliśmy. Tutaj jest duża pojemność. To jest bardzo duży plus tego opryskiwacza, bo na te pole tutaj będą 4 przejazdy, ale na pewno tu jeszcze zostanie kawałek jeden, czyli około, to w zależności od modelu może być taka potrzeba, że tych herbicydów naprawdę będziemy potrzebowali dużo. Tak, dojeżdżamy sobie już do końca. To kończymy, wyłączymy. 3700, a startowaliśmy z poziomu 3950, czyli 700 litrów. Sorry, nie 700, no niestety. To jest 250 litrów, sorry. 250 litrów zostało zużyte. Ile zostało pokryte opryskiem, tak, cofnijmy sobie, 60%, czyli wychodzi, że to jest 15%, to jest Freuta 960, tak, Heron 960. I jest ten sam problem. Mimo tego, że jest to, że ten, mimo tego, że ten opryskiwacz ma dosyć długie lance, to jest tylko niewielka, no czy może więcej niż połowa tych długości jest wykorzystywana. Włączymy sobie. Jeszcze raz sprawdzę, jaki jest, ile jest tutaj w tej frojcie, bo ta ilość użytego herbicydu tam za zbyt dużo odstaje od pozostałych. Zobaczmy. Obecnie jest, nie no, 600 litrów, tak? A nie, tam było jeszcze minus 50, czyli 550 litrów, bo tu zostało 3400, powiedzmy. Zaczynaliśmy ze stanu 4000, tak więc to jest 600, ale tam troszeczkę zużyliśmy wcześniej te 50 litrów, czyli jest 550, czyli tak. Idziemy sobie z tego. Okej. Zwycięzcą tego testu jest moim zdaniem ten oto najmniejszy opryskiwacz, ponieważ
opryskuje całą powierzchnią tych krótkich lancy. Podejrzewam, że w grze nieważne jakiej wielkości są te lance, po prostu jeden przejazd to jest zawsze ta sama szerokość oprysku. Tak więc nieważne jaki sobie kupicie opryskiwacz, czy on będzie duży, czy mały, to po prostu ta powierzchnia oprysku będzie taka sama. Czyli nie wiem czy jest sens wydawać 110 tysięcy na tą maszynę, bo ona zrobi tak naprawdę taką robotę, jak robi ta maszyna, która jest pięciokrotnie mniejsza. Jedynym takim minusem tej maszyny jest to, że ma ograniczoną pojemność. Tu jest tylko 1000 litrów, czyli jeżeli ja na ten jeden przejazd zużyłem około 300, ale podejrzewam, że to jest około 250, ponieważ tam w połowie zatrzymałem, żeby sprawdzić jaka jest tekstura oprysku. I być może to będzie tak samo, taki sam odczyt jak dla Xeny 3000 SPR i dla tego Herona, czyli około 250. Czyli 4 razy musiałbym przejechać te pole na takim jednym zbiorniku, mogę to zrobić. To jest duży minus. Gdyby ten zbiornik robił swoją robotę, to cały zestaw miał 2000 litrów i podejrzewam, że byłbym w stanie na takim zestawie opryskać te pole, które ma powierzchnię, zaraz sprawdzimy, one ma powierzchnię 1,36 hektara. Na tym zestawie mógłbym to zrobić. Nie wiem, czy to, nie, może w mojej grze jest tylko taki problem z tym zbiornikiem dodatkowym, może u was nie mieliście takiego problemu. Jeżeli macie inne doświadczenia, proszę zostawcie uwagi w komentarzach. Ok, to jest pierwsza część testu i zwycięzcą został ten zestaw. Za chwilę przejdziemy do następnej części testu, ale to muszę, że się tak wyrażę, przygotować troszeczkę tą maszynę do tego testu. No i za chwilę się spotkałem w drugiej części testu. Ok, w drugiej części testu zmierzą się zwycięzca z pierwszej części, czyli Alta z podłączonym opryskiwaczem Xena Tika i Air Force One, który sobie gdzieś tutaj lata w górze. Ten test ma dać nam odpowiedź na takie pytanie, czy opłaca się korzystać z lotniczego oprysku, tak? A jak tego dokonamy? Idziemy sobie tutaj na mapie. Test będzie przeprowadzony na tym polu łubinu. Proszę zobaczcie, on ma 18% zachwaszczenia. Aha, zobaczcie tutaj. Dokończyłem opryskiwanie tą Xeną Tiką, jest 100% ochrony przed chwastami. Tak jak tam wcześniej wspominałem, 4 razy przejechałem też te mijaki i wszystko jest ok. No dobrze, ale przechodzimy z powrotem do tego drugiego testu. Co będziemy na tym test, jak ten test będzie wyglądał? Do tego testu wykorzystamy to pole łubinu o powierzchni 0,6 hektara. Jak on będzie wyglądał? Spróbuję zlecić lotniczy oprysk herbicydami. Naciskam tutaj ten kwiatek, że się wyrażę. Najeżdżamy sobie na te pole i zobaczcie, ile to będzie nas kosztowało. Będzie nas to kosztowało 118 euro. Sobie zapiszę na kartce. A teraz za taką kwotę, za 118 euro, zakupię w sklepie herbicydy, tak? One kosztują tutaj 30 euro, niecałe 30 euro. Świetnie się składa, bo to idealnie mi się to składa, ponieważ 30 euro, czyli to jest około 120 euro, tak? No to będzie 400 litrów, 400 litrów. Zakupię 400 litrów herbicydów. Okej.
Zobaczcie, tutaj stan jest 0, nic nie mam. Kupię sobie 400. Mam 400 litrów. Wejdziemy sobie teraz do traktora. Zobaczcie, jest w lewym dolnym rogu. Obecnie jest 0 litrów, czyli wjedziemy sobie tutaj do tego magazynu, uzupełnimy opryskiwacz. Teraz jest już 400 litrów i po prostu pojedziemy sobie na te pole i spróbujemy tymi 400 litrami herbicydów opryskać te całe pole. Sobie wejdę do kabiny, bo mi się lepiej jeździ jednak z kabiny. Pojedziemy na te pole łubinu, ona jest tutaj na wprost. 6 rano. Okej, gdzie tu jest ten... Aha, to jest te pole. Wyjdę sobie, żeby mi było lepiej perspektywę złapać. Rozłożymy sobie ten opryskiwacz. Podjadę sobie bliżej, żeby zobaczyć, czy... Oj nie, tu będziemy musieli troszeczkę... Chociaż nie, bo on tak troszeczkę szerzej, w sumie on szerzej opryskuje niż te lance wskazują. Nie wiem, no nie, chyba wystarczy, tak? I sobie już wjadę na pole. Okej, żeby nie opryskiwać tutaj miedzy. Jak to wygląda z tej strony? Sobie HUD-a wyłączymy na chwilę. No elegancko, czyli jest praktycznie no, troszeczkę, ale on troszeczkę wydaje mi się, że opryskuje szerzej niż te lance. Okej. Teraz musimy to w miarę szybko zgrać. Okej. Włączam i dwójeczkę, żeby szybciej to nam poszło. Opryskujemy. Włączę sobie HUD-a, żeby wiedzieć, ile mi to... A, schodzi. No, już 100 litrów poszło. Dojedziemy sobie tutaj do końca. Wyłączyłem opryskiwanie. Zobaczmy, jak tutaj wygląda. No, elegancko, do samej krawędzi. Czyli przynajmniej jak opryskujemy tym opryskiwaczem, mamy pewność, że nie zostawimy sobie omijaków. No, nie jest to 100% pewność, ale przynajmniej możemy to w jakiś sposób kontrolować. Okej, jeszcze raz sobie wjedziemy. Podobają mi się te ścieżki technologiczne, nawiasem mówiąc. Wjedziemy sobie troszeczkę już w pole. Też troszeczkę tutaj większy... Znaczy, to nie jest tak dokładnie, te lance troszeczkę mają odstęp od tego opryskiwanego. No dobrze. Zaczniemy z no, drugą stronę, drugi przejazd. To jest, w opryskiwaczu zostało 265 litrów. Włączamy opryskiwacz, dwójeczka i opryskujemy. Troszeczkę bliżej tego oprysku. No troszeczkę tam zostało mi. Więc to zbliża się. Okej, zaraz wyłączymy. Hop! Ile zostało nam? 140 litrów, tak? Oj, nie wiem, czy to się uda. Bo tu zostanie taki malutki kawalątek. W tym momencie jest 56%. Nie wygram, nie wygram, bo zostało mi 141 litrów, a tu jest tylko 156%. No dobrze. Dobrze, tak więc teraz przejadę tak, żeby... Nie, no nie ma szans wygrać, ale to nic nie będę kombinował. Chciałbym wykorzystać więcej niż całą szerokość tego opryskiwacza. Może by mi się udało, bym tak pojechał, myślicie? 130, tam już 300. No nie, no to może mi się udać. Nie, no nie wydaje mi się. Zostanie mi jeden przejazd. To 140 litrów. Zostanie mi na ostatni przejazd, tak? Włączmy i jedynka, czy tam dwójka w sumie. Tu nie chodzi o to, żeby było dokładnie.
tym momencie już nie staram się, żeby to równomiernie pokryć, tylko żeby jak najlepiej wykorzystać tą pozostałą część herbicydów, która mi została do opryskiwania. O, i już zostało na oparach dojechałem. No nie wyłączyłem, ale po prostu nie wygrał. Znaczy, zobaczcie, jeszcze mi tu został kawałek do przejechania, tak? Jest 85%, no powiedzmy nawet niech będzie 90%, tak? Bo tutaj na samym końcu nie wyłączyłem opryskiwacza. Tak więc, no jakie wnioski? Że tak naprawdę opłaca się ten oprysk lotniczy. Ja sobie wezwę tutaj Air Force One. Nie wiem, czy to mi się uda stąd. Nie wiem, czy tylko jest... No niestety, to jest możliwe tylko z farmy. Tam ja sobie pojadę chyba na tę farmę. Co, nie mogę wycofać teraz, tak? Nie mogę. Hej, tutaj chyba koni mu brakuje. No już tutaj nic nie mam w środku na pacę. Było 400 litrów, no i nie wystarczyło mi te 400 litrów, aby opryskać te... Ile tu jest? Jaka powierzchnia? No 0,6 hektara, no nie, może te 400 litrów wystarczyłoby mi na pół hektara. Czyli jednohektarowe pole musiałbym opryskiwać na dwa kursy. Czekajcie, czy mi się uda wezwać teraz pomoc? Tak, Air Force One. Niech opryska jeszcze raz te pole. Bo one jest nieopryskane, one jest opryskane w 85%. Jak widzicie, cena się nie zmieniła. Nieważne, czy jest coś tam opryskane, czy nie. Będzie mnie kosztowało tyle i tak będzie mnie to kosztowało. Czyli jeszcze zwróćcie jedną uwagę. Tutaj na samym dole macie tam trzeci wiersz od dołu. Łubin 90,11. Taka powierzchnia tego łubinu została mi na tym polu, ponieważ ścieżki technologiczne zajęły około 10%. Czyli dodatkowo jeszcze będę tracił 10% z plonów, jeżeli będę to opryskiwał tym opryskiwaczem w stosunku do oprysku lotniczego. Wezmę sobie, zawołam Air Force One, niech on mi tu przyleci. Okej, wyjdę sobie. Zobaczcie, jak on będzie gdzieś tu leciał chyba, co? Bo z tej strony będzie leciał. Czy z której strony? No nie wiem. W ogóle będzie leciał? O, leci, zobaczcie, elegancko. Przeleciał. Pięknie I co? Zobaczymy, ile jest, jaki jest ten... Ilość oprysku. Proszę, 100% oprysku. Czy on się opłaca? Opłaca się. Dwa pytania, dwie odpowiedzi. Czy opłacają się opryski lotnicze? Jak najbardziej. Opłacają się. Tutaj zyskujemy raz, że na czasie. Po prostu zwykła taka kalkulacja. Mniej zapłacimy na te herbicydy w przypadku oprysku lotniczego. Nie wspominam, że do tego oprysku lotniczego nie musimy zakupywać drogich maszyn, takich jak ten opryskiwacz akurat. Ten nie jest aż taki drogi. Drugie pytanie. Czy będę z racji tego, że nie ma to ekonomicznego sensu, czy będę dalej opryskiwał tym opryskiwaczem? Jak najbardziej. Będę opryskiwał. Może nie wszystkie pola, ale będę opryskiwał z racji tego, że po prostu ta gra jest o tym, że wykonujemy pewne takie zabiegi agrotechniczne. Jest taki niedosyt, bo początkowo myślałem, że fajnie będzie. Będziemy musieli tutaj opryskiwać na chwasty, na szkodniki, na grzyby, tak? Bo tutaj też zobaczymy jeszcze raz. Pokażę. Proszę. Na insekty. I jeszcze ochrona przeciwgrzybiczna. My sobie myślałem, elegancko, naprawdę. Tu jest realizm posunięty. Owszem,
jest taki realizm posunięty, bo w rzeczywistości też ta ochrona roślin no jest istotna i to nie sprowadza się do jakiegoś tam jednego oprysku. Jedyną wadą tego opryskiwacza jest jego mała pojemność. Gdyby była taka opcja, że mógłbym sobie podciągnąć jakąś beczkę z wodą gdzieś tam na jakieś pole odległe, nie wiem, beczkę na przykład 10 tysięcy, a ten opryskiwacz by tylko opryskiwał, to by była fajna sprawa. Tak się po prostu robi w gospodarstwach, gdzie te pola są duże. Stoi beczka z wodą, rozrabia się te środki ochrony roślin na polu i jest elegancko. Okej, to chyba tyle w tym odcinku. Wydaje mi się, że odpowiedziałem na jedno z takich ważnych pytań. Poświęciłem temu troszeczkę więcej czasu. Ten odcinek będzie znowu taki troszkę dłuższy. No ale o to chodzi w tej serii. Po prostu ja sam testuję tą grę. Pierwszy raz gram w symulatora farmy i to są moje takie początki. Już niedługo wychodzi 2017. Za kilka dni. Ja teraz nagrywam ten odcinek, jest 29 sierpnia, 2 bodajże września wychodzi symulator 2017. Mam nadzieję, że ten problem też będzie tam rozwiązany. Przy czym chciałem jeszcze na samym końcu zauważyć, że ten problem dotyczy mojej wersji gry. Być może w waszych wersjach nie ma czegoś takiego, nie ma takiego problemu. Ja mówię o tej wersji, ona jest bodajże, to jest wersja z czerwca, czyli w sumie niedawno, chyba jedna z ostatnich wersji, czyli generalnie no powinno być tych bugów jak najmniej, już mniej niż w stosunku do tych wersji, które były wcześniej, bo gra była wydana prawie rok temu, tak więc tutaj był czas usunąć kilka tych problemów. No nie wiem, mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was pożyteczny. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajki, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!